Hej, cześć, witajcie z tej strony Misiek, a dzisiaj przyjrzymy się naszemu Eliotowi, który ma pseudonim Mirage właśnie w Apex Legends. Już jeden poradnik do tej postaci zrobiłem zaraz po wyjściu właśnie naszego Apexa i był to mój main podczas zerowego sezonu i bardzo lubiłem tą postać. Później odstawała dosyć od reszty, aż nastał sezon 5, kiedy to ta postać właśnie dostała potężne buffy i teraz jest to znowu poniekąd jedna z głównych moich legend. Przygotowałem właśnie kilka tipów i trików, które możemy wykorzystać podczas gry i na pewno dadzą nam swojego rodzaju przewagę. Na początku chciałbym tylko Cię prosić o kciuka w górę, żeby ten film dotarł do jak największej liczby odbiorców, żeby moja praca też została doceniona. Dobra, bez przedłużania zaczynajmy ten film. Zacznijmy od umiejętności pasywnej. Od teraz Eliot tak naprawdę może znikać w większości sytuacji. Dotychczas przed sezonem 5, kiedy padliśmy, dostaliśmy właśnie tą naszą pelerynę niewidkę na kilka sekund i mogliśmy się na przykład przeczołgać do jakiegoś bezpieczniejszego to miejsca. Teraz cały czas gracze często się na to łapią, jeśli padniemy, no to nie używajmy tej tarczy z automatu, bo wtedy wiedzą przeciwnicy, gdzie my się znajdujemy. Nawet hologram trochę inaczej teraz wygląda, kiedy padniemy i sygnalizuje nam to, że jesteśmy niewidoczni, żebyśmy właśnie tego nie używali. No chyba, że jest jakiś granat, który może nam zagrozić, no czy jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo, to wtedy jak najbardziej powinniśmy tej tarczy użyć. Ale tu chodzi właśnie o ten sam fakt, że powinniśmy się przeczołgać przez jak największy dystans, żebyśmy nie byli, powiedzmy, pod możliwym ostrzałem, bo w końcu po coś ta pelerynka jest. Oczywiście też możemy to użyć w takich różnych dosyć sytuacjach, na przykład kiedy reanimujemy kogoś, to możemy użyć tego właśnie, jeśli ktoś się z naszej drużyny padnie i powiedzmy jest jakiś wróg w pobliżu, to możemy się złapać i reanimować kogoś. Nie musimy jakby tego procesu dokończyć, ale po prostu złapać się tej osoby, że niby ją reanimujemy. Ktoś, kto słyszy, że my podnosimy właśnie naszego sojusznika, będzie w tym otoczeniu, powiedzmy, przebywał i nas cały czas szukał, strzelał gdzieś tam po ziemi. I powiedzmy, kiedy wyczujemy ten moment, kiedy my będziemy gotowi tak naprawdę, żeby zaatakować, to możemy od naszego sojusznika odskoczyć i zaatakować właśnie na przykład strzelbą, czy czymkolwiek, co mamy w naszym ekwipunku, tą osobę, która się koło nas kręci. Przez to wróg tak naprawdę nie spodziewa się tego, że my właśnie byliśmy w tym konkretnym miejscu i możemy właśnie wyskoczyć go i zrobić mu zasadzkę. Naprawdę to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jaka została dodana. Niby jest bardzo prosta, jednakże jak najbardziej powinniśmy z tego korzystać. Też możemy to zrobić, kiedy używamy sygnalizatora. Powiedzmy, jesteśmy koło sygnalizatora i mamy jakieś dostępne sztandary, no to możemy zacząć się to ładować i właśnie wyskoczyć z naszej peleryny niewidki. No takich sytuacji na pewno będzie mniej. Bardziej realna była ta, którą wymieniłem wcześniej, no bo powiedzmy, że podczas bitwy na pewno ktoś może paść z drużyny, my go łapiemy i właśnie przeciwnik, który przebywa właśnie w otoczeniu, w którym my jesteśmy, możemy to wykorzystać właśnie w ten sposób, gdzie odskakujemy nagle od naszego sojusznika i próbujemy dobić właśnie tego adwersarza, który jest właśnie w zasięgu naszego wzroku. Umiejętność taktyczna to teraz jest po prostu kocur. Kiedyś to było tak, że wypuszczaliśmy tylko ten hologram, a teraz możemy go dodatkowo kontrolować. Miałem nieraz taką sytuację, gdzie koło mnie stawiałem ten hologram i włączałem właśnie tą funkcję, żeby imitowała ta nasza, powiedzmy, druga postać ruchy i wychylałem się, powiedzmy, za drzwi. No i uważam, że idealnie można tym mylić wroga. Ktoś właśnie celuje w nasz hologram, kiedy my jesteśmy kilka centymetrów od tego hologramu, no i mamy kogoś ładnie postawionego na tacy, gdzie możemy go po prostu trafić, na przykład ze snajperki. Tutaj zastosowanie jest wiele i tak naprawdę ogranicza nas tylko jedynie może kreatywność. I jeśli mamy jakąkolwiek sytuację, gdzie będziemy pamiętać o tej funkcji, że możemy po prostu kogoś zrobić wała, gdzie po prostu kontrolujemy nasz hologram jak najbardziej, korzystajmy z tego, nie tylko wyrzucajmy ten hologram, ale właśnie kontrolujmy go, bo to przy tym jest najwięcej możliwości taktycznych i to pozwoli nam tak naprawdę, żeby pozwolić nam po prostu wygrać. Jeśli ktoś, mówię, celuje w nasz hologram, no to my mamy go wystawionego, ponieważ no widzimy, skąd po prostu ktoś strzelił, no i ten hologram jest wystawiony tylko po to, żeby pokazać nam właśnie przeciwnika, w którym miejscu on konkretnie się znajduje. Przede wszystkim też jeśli uciekamy na otwartej przestrzeni, powinniśmy puszczać te hologramy, też je kontrolować, żeby imitowały jak najbardziej jakieś ruchy. Jeśli gramy na jakiś dystans i powiedzmy chcemy wypuścić ten hologram, no to wiadomo, że często są takie sytuacje, gdzie no ten hologram nie wydaje się być dosyć realistyczny, jeśli imituje nasze ruchy, no bo powiedzmy, że my jesteśmy w jakimś konkretnym miejscu, przeskakujemy przez jakiś obiekt, a ten hologram gdzieś tam na przykład utknął. No to możemy zrobić zrobić tak, też próbowałem takie sytuacje, mniej na pewno ich będzie na polu bitwy, bo zdarzają się o wiele rzadziej, ale powiedzmy, że wystrzelimy gdzieś ten hologram, to możemy imitować specjalnie nasze ruchy pod te ruchy hologramu, bo jeśli na przykład biegniemy, możemy puścić ten hologram dalej. Naprawdę tutaj, jeśli pobawimy się tym na przykład na strzelnicy, możemy jak najbardziej wycisnąć ostatnie soki z tej umiejętności i dokładnie tego kontrolowania hologramu, żeby kogoś na przykład wystawić nam po prostu na tacy, powiedzmy. Ktoś strzeli w nasz hologram, no to widzimy skąd te strzały padają, więc ten hologram no to jest idealny wabik na właśnie jakichś wrogów, którzy są na arenie. No przede wszystkim no ta umiejętność jest przeznaczona do mylenia przeciwnika, dlatego na tym się powinniśmy tutaj skupić i przede wszystkim obmyślać jakieś taktyki, jak najczęściej używać tych umiejętności, ponieważ no im więcej razy jej użyjemy, tak naprawdę będziemy mieli większy zasób sytuacji w naszej pamięci i będziemy jeszcze bardziej mogli korzystać i wycisnąć jakieś właśnie, tak jak powiedziałem, ostatnie soki z tej zdolności. Jeśli gramy na krótko, też powinniśmy wystrzelać ten hologram prosto w przeciwnika i momentalnie na przykład flankować go, zmienić na przykład pozycję o kilka metrów na przykład w prawo, w lewo, w zależności od sytuacji, tak oczywiście. Jeśli wypuszczamy ten hologram, no to idziemy na przykład w bok. Ktoś, kto zestrzeli ten hologram, który wypuściliśmy mu prosto w twarz, no znika i po prostu te milisekundy powodują to, że mamy więcej czasu na atak i wtedy możemy właśnie go flankować, atakować z innej strony i to nam daje po prostu przewagę. Dlatego jeśli gramy właśnie na krótko, strzelajmy tym hologramem, jeśli mamy go dostępnego w przeciwnika. Nic nie szkodzi, że ten hologram nie przeżyje nawet sekundy, kiedy my zaatakujemy właśnie od innej strony przeciwnika, bo ten hologram też musi zniknąć, jest ta animacja tego zniknięcia, to też powoduje to, że mamy jak najwięcej nowych milisekund, żebyśmy mogli obmyślić inny atak, no to daje też nam przewagę w postaci takiej, że jeśli dobrze to wykonamy, no to możemy kogoś aż szybko powalić. Naprawdę to jest dosyć niedoceniana umiejętność i ludzie o tym zapominają grając Mirażem, a że to mój main, no to już po prostu to sobie nieźle wyćwiczyłem. Nie przechwalam się w żaden sposób, ale chciałbym, żebyście grając Mirażem pamiętali cały czas o tym, żeby właśnie tej umiejętności korzystać, bo naprawdę ma ogromny potencjał, z którego gracze często właśnie nie korzystają. No i po wyskoku ze statku niedługo przed docelowym miejscem lądowania wysłać holo ekipy w pobliżu, no bo teraz fajną ma właśnie Miriak funkcję, kiedy lecimy całą ekipą, no to wystrzelając te dwa hologramy, te hologramy imitują nie tylko samego Miraża, a całą ekipę, co jest bardziej realistyczne, dlatego kiedy zbliżamy się do lądowania w konkretnym miejscu, powinniśmy na przykład w okolicy, na przykład w obszarze 50 metrów wysłać się właśnie dwie nasze pseudo ekipy, żeby wróg był bardziej zdezorientowany i miał problemy z lądowaniem, to też może nam przysporzyć, powiedzmy, większe szanse na przeżycie w kilku sytuacjach, jakie mogą być na bitwie. Umiejętność taktyczną możemy też użyć, kiedy jest kilka skrzynek w pobliżu, możemy wysłać właśnie holo Miraża do skrzynki i wtedy możemy na przykład plądrować skrzynki w pobliżu, żeby ktoś zestrzelił hologram Miraża, który jest właśnie przy tej skrzynce, to też jest jedna z fajniejszych rzeczy. Zanim przejdziemy do ultów, chciałbym Cię zaprosić na mojego Instagrama, link jest w opisie. Chciałbym po prostu poszerzyć to konto, ponieważ dawno nic tam nie wrzucałem, a chciałbym je wskrzesić po roku nieaktywności. Dzięki wielkie, jeśli właśnie go zafollowujesz, nawet jak mało korzystasz z Instagrama. Ult też jest bardzo ciekawy, zwłaszcza po tych wszystkich buffach. Brakowało graczom przed tymi buffami tego, żeby te hologramy się ruszały, kiedy użyjemy tego buffa. No i przede wszystkim teraz ta umiejętność tak szybko się odnawia, to jest teraz przynajmniej 60 sekund, czyli co minutę tak naprawdę możemy z tego korzystać. No a w ciągu minuty na mapie się dzieje wiele. Jeśli na przykład jest jakaś bitwa, która trwa więcej niż te 60 sekund, takich sytuacji jest mniej, ale no możemy sobie pozwolić po prostu na używanie tego ulta jak najwięcej. Nie bez powodu twórcy zrobili te 60 sekund, właśnie korzystajmy z tego jak najczęściej. Jest kilka ważnych sytuacji, gdzie powinniśmy tego użyć. Przede wszystkim jest to bitwa. Jeśli jest bitwa, użyjmy tego, robi to po prostu harmider na tym polu bitwy i tak naprawdę dekoncentrujemy przez to przeciwnika. My znikamy na dosłownie krótką chwilę, przez co możemy też kogoś flankować, na przykład ze strzelbą na krótki dystans. To jest super skuteczne właśnie u Miraża, kiedy użyjemy tego właśnie w bliskim kontakcie. Jak najczęściej z tego korzystajmy, zwłaszcza ze strzelbą, wtedy flankowanie naprawdę jest super proste. Jeszcze mamy przecież do użycia umiejętność taktyczną, więc jeśli zaczną strzelać te hologramy, no to użyj jeszcze tego hologramu z umiejętności taktycznej, no to jeszcze dobiją ten hologram właśnie z tej taktycznej. Mamy naprawdę tutaj wielkie pole do popisu. Przed rozpoczęciem bitwy też staram się tego używać, to też wam polecam, nie tylko podczas już panującej bitwy, ale kiedy decydujemy się na atak, nawet jeśli wróg nas nie widzi lub widzi, używajmy tego. Nasza drużyna wie, który właśnie Mirage jest wabikiem, a który nie, a wróg właśnie wręcz przeciwnie, dlatego jak najbardziej korzystajmy z tego jak najczęściej. Dlatego te 60 sekund jest po prostu teraz dla tej postaci genialne, jest to idealny balans, więc właśnie podczas bitwy, przed bitwą używajmy tego. Jeśli jesteśmy pod ostrzałem, uciekamy, też tego użyjemy. Jeśli musimy podnieść jakiś standard, też właśnie wypuszczajmy te hologramy. Zawsze, kiedy musimy tego użyć, żeby zrobić jakiś chaos, róbmy to. Da nam to na pewno większą szansę na przewagę. Dlatego pamiętajmy, ulta korzystajmy w momencie, kiedy powinniśmy zrobić ten chaos. Do tego ten ult został stworzony, żeby dezorientować wroga. Tak samo jak umiejętność taktyczna, powinniśmy znaleźć po prostu balans pomiędzy dwoma tymi funkcjami, a na pewno wyciśniemy z Miraża coś więcej. Niejednokrotnie właśnie to tworzenie tego harmideru powodowało to, że często ugrywałem niejedną sytuację, dlatego no miejmy na uwadze te rzeczy, które dzisiaj wymieniłem. Jeśli czegoś zabrakło w tym filmie, napisz o tym w komentarzu, być może nie wymieniłem jakiejś ciekawej taktyki, a jeśli właśnie by było więcej takich ciekawych pomysłów, to zrobiłbym kolejny właśnie film z waszymi pomysłami. Jeśli ten się spodobał, to zostaw kciuka w górę wraz z subem i dzwonem, żeby nie przegapić najnowszych filmów. Zapraszam także na Instagrama i Discorda, linki są w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, zatem cześć i chaos!